się spotkali. Jesteś piękna. Hubert, nie jestem jeszcze gotowa. Wydawało się, że los się do nich uśmiechnął. Oboje jesteśmy singlami i szukamy miłości. Ja już znalazłam. Ale los się odwrócił. Zostało mi pół roku życia. Nie, nie, dlaczego nie? Wyjechali, żeby przeżyć największą przygodę swojego życia. Zobacz, jaki piękny widok. Jestem szczęśliwy, że przed śmiercią zobaczę dżunglę. Nie wiedzieli, że przygoda zamieni się w koszmar. Ratunku! Goni mnie tygrys! Uciekaj! Uciekaj! Myśleli, że wszystko jest stracone, aż spotkali jego. To szaman. Indianin, który nauczył ich, jak żyć i poddał mrożącym krew w żyłach próbom. Klaudia! Czy przetrwają tę próbę? Nie dam rady dłużej się utrzymać! Zaraz spadnę w ten wielki wodospad! Tej wiosny zabierzemy was tam, gdzie liczy się tylko instynkt. Niech ktoś mi pomoże! Wpadłam w pułapkę! Wielkie namiętności, porywające krajobrazy, dzikie zwierzęta, piękne kobiety. Nie możecie tego przegapić. Amazonia Michała Walczaka w reżyserii Agnieszki Glińskiej od 4 lutego w Teatrze na Woli. Występują Patrycja Soliman, Agata Wątróbska, Paweł Domagała, Łukasz Lewandowski, Krzysztof Stelmaszek i Maciej Zakościelny.